Ay, ay. Biliyorum. Nie grywasz już? No. Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym filmiku na moim kanale. No i dzisiaj pokażę wam taką krótką rutynę pielęgnacji moich psów, którą odbywam zawsze co tydzień, mycie ząbków i mycie ich włosków. Tutaj mamy mojego Pioruna. Fifa gdzieś mi uciekł, bo przed chwilą był w pokoju, ale uciekł, bo już wie, co go czeka zaraz. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji i oczywiście możecie też udostępnić filmik na swoich social mediach i mnie oznaczać, to wstawić też na swoją relację, na przykład na Instagramie. No i już nie przedłużając, od razu przenosimy się do łazienki. I jesteśmy w łazience, mam już moich dwóch koleżków, tutaj Fifcio, tutaj Piorcio. Fifcio już jest tak wystraszony, że po prostu ledwie go podniosłam i na mnie warczał, jak go przynosiłam z dołu. No i oni już w sumie wiedzą, co ich czeka, nie? Chłopaki. Dobra, tu mam szampon, taki specjalny dla Yorków. Tutaj jest napisane, że z długą sierścią, ale my strzyżemy nasze Yorki i po prostu nie mają długiej sierści i używam takiego szamponu. Przyszła pora na suszenie i mycie im ząbków. Zmycie zębów u Fifka i Pioruna to jest naprawdę wyczyn, bo muszę z nimi tak siłować i tak do tego zmuszać. Bo muszę im myć po prostu te zęby, żeby nie miały kamienia. Fifcio i tak już jest starszy, więc ten kamień ma. Piorun już ma około 6 lat, więc też troszeczkę go ma, no ale po prostu myjemy tak, wiecie, dla zdrowotności. Dobra, teraz odpowiem wam na kilka pytanek. Zadałam na Instagramie właśnie pytania, żeby pytali właśnie o Yorki. Zapraszam was na mojego Instagrama też bardzo serdecznie. Wstawiam dużo relacji, fotki i w ogóle. I pierwsze pytanie to jest, czy twoje Yorki są z natury przyjazne dla innych osób, czy raczej wolą trzymać dystans? Pytanie od Karcia Podługa Mat. Z Piorunem to jest tak, że klei się do wszystkich. I po prostu uwielbia i ludzi, i dzieci, i inne psy, chociaż czasami się tam do nich unosi. Z Fifkiem jest tak samo, jeśli chodzi o ludzi, ale jeśli chodzi już o psy, no to Fifek się strasznie boi innych psów i trzyma wielki dystans. Ale do ludzi oboje, Fifek i Piorun, są bardzo dobrze nastawieni. Kolejne pytanie to, jak pieski zareagowały na nowego członka rodziny Gekona? Pytanie od julia.babińska. No i na początku przez pierwszych parę dni w ogóle nie wiedziałam, że on tam jest. Dopiero jak tam zaczęłam mu wstawiać jakieś jedzenie i spsikiwać, to dopiero tam ogarnęły, że ja coś tam robię i ogarnęły, że faktycznie jest ten Gekon. No i teraz jak Piorun wbiega do mojego pokoju, ja coś tam robię przy tym Gekonie, no to po prostu stoi, piszczy i chce, żebym mu go pokazała. No ale nie wyciągam go, tego Gekona, i po prostu nie pokazuję tym psom, no bo ten Gekon i by się stresował i właśnie psy też byłyby tak, nie wiem, czy negatywnie, czy dobrze nastawione do niego, no ale lepiej nie ryzykować. Pytanie od Monika Podługa Mielnicka, Podługa Official. Czy śpicie razem? Pozdrawiam cię w ogóle, Monika. Tak. Ale to zależy też, bo mają na dole w salonie taką specjalną klatkę i sobie tam czasami śpią, a czasami śpią też ze mną. Fifek raczej z mną na łóżku nie śpi, bo nie lubi, więc ma taką poduszeczkę pod moim biurkiem, specjalną, jego ulubioną po prostu, a Piorun śpi albo ze mną, albo z moją mamą i zawsze po prostu koło jej głowy jest noc w noc, koło po prostu jego tutaj położony. Jak śpi ze mną, to albo w nogach, albo też gdzieś blisko głowy. Piorun to jest taki przytulasek, no. Pytanie od Patty Lobko. Jak często chodzisz z nimi do psiego fryzjera? U fryzjera są tak, kurde, nawet nie mogę w sumie określić takiego, wiecie, czasu, co jaki czas, o tak, bo to jest różnie. Przeważnie, kiedy po prostu już są takie, że zarośnięte i ta sierść jest za długa, w sumie włosy są za długie, no to wtedy idziemy z nimi do fryzjera. Pytanie od Emilka A. Ferenc. Skąd pomysł na imiona? Pozdrowisz.
Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Emilka. I pomysł na imiona to najpierw był Fifek, bo Fifek już jest z nami 11 lat. Przybył do nas, jak miałam 3 latka, czyli już jest naprawdę z nami długo. W tym roku kończy 15, a Fifcio w tym roku kończy 12. I była taka bajka kiedyś i tam chyba był właśnie Fifek i ja stwierdziłam, że nazwiemy go Fifek, a Piorun nazwaliśmy Pioruna Piorun, bo miał łatę na oku. Czarną jeszcze, jak był mały, to miał czarną łatę i stwierdziliśmy, że jest biały i wygląda jak ten pies troszeczkę z bajki Piorun i nazwaliśmy go Piorun. Ale Piorcio ma właśnie tutaj, gdzie jest ta czarna łata, ma chore oko. Po prostu jakby od dzieciaka mu to oko ropiało, były jakieś z nim problemy, no i teraz jest po prostu ślepy na jedno oczko, ale kochamy go takim, jakim jest. Pytanie od Stawikowska. W jakiej temperaturze wody należy je kąpać? Ja je kąpię w takiej ciepłoletniej, to tak różnie, w gorącej, takiej gorącej, w takiej jak na przykład ja się kąpię, no to ich nie myję. W zimnej też nie, bo by było im zimno. Jest takiej letniej. Kochani, także dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji. Tak jak mówiłam na początku, jeszcze możecie udostępnić gdzieś w swoich social mediach, oznaczyć mnie na Instagramie, to też bardzo chętnie wstawię to u siebie na relacji, na story. Także dziękuję wam jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych filmach. Piszcie w komentarzach, jaki filmik jeszcze byście chcieli. Buziaki!